24 filmy, 144 minuty, prawie 300 tysięcy wyświetleń. Seria Cukrzyca od zera dobiegła końca. Dla mnie to był niesamowity projekt i dzisiaj go sobie podsumujemy. Zacznijmy sobie może od tego, skąd właściwie w mojej głowie wziął się pomysł na stworzenie takiej serii edukacyjnej. Otóż doszedłem do wniosku, że w Polsce mamy bardzo dużą ilość źródeł wiedzy na temat cukrzycy, takich wiecie, pisanych jak blogi, książki, poradniki czy fora internetowe, i brakuje czegoś fajnego i przede wszystkim kompletnego w postaci filmów. A że ja głównie zajmuję się tworzeniem filmów, to uznałem, czemu nie stworzyć takiego kompendium wiedzy na temat cukrzycy. Czegoś, co będzie można obejrzeć po kolei, łatwo, lekko i przyjemnie i w jednym miejscu i wyciągnąć z tego mnóstwo bardzo przydatnej każdemu diabetykowi wiedzy, obojętnie czy ktoś choruje 3 dni czy 3 dekady. I uważam, że się to udało. Tutaj muszę dodać, że prawdopodobnie ta seria by nie powstała, gdyby nie to, że firma Novo Nordisk uznała mój pomysł za bardzo fajny i że pomogą mi go zrealizować, także wielkie ukłony dla Was. Natomiast Wasze zaangażowanie i odbiór to przerosło moje najśmielsze oczekiwania, bo ilość wiadomości, polubień, komentarzy czy udostępnień była po prostu ogromna, nie spodziewałem się, świetna robota. Dzięki. Pisały do mnie różne osoby. Diabetycy z dłuższym, krótszym stażem, cukrzycy, którzy dopiero zostali zdiagnozowani, pisali do mnie też bliscy cukrzyków, pisali do mnie nawet eksperci, którzy na co dzień zawodowo związani są z cukrzycą, jak diabetolodzy, pielęgniarki czy edukatorzy cukrzycowi, a pisały również osoby, które z cukrzycą nie są w żaden sposób związane, co trochę mnie zaskoczyło, nie ukrywam. Były to osoby, które po prostu chciały dowiedzieć się czegoś nowego na temat zdrowia. Od większości z Was dostałem taką masę ciepłych słów, że właściwie od listopada non-stop miałem mnóstwo energii, żeby tworzyć dla Was kolejne filmy. To było świetne. Wszystkie filmy w tej serii udostępniałem na wielu facebookowych grupach poświęconych cukrzycy i w tym momencie chciałbym podziękować każdemu administratorowi, który mi to umożliwiał. To bardzo ważne, żeby w edukacji w cukrzycy patrzeć w tym samym kierunku. Dzięki. A teraz, które filmy spodobały Wam się najbardziej? Okazuje się, że na YouTube najbardziej popularnym filmem był film poświęcony zespołowi stopy cukrzycowej. Natomiast na Facebooku najwięcej wyświetleń mają filmy o insulinoterapii oraz o hipoglikemii. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który film jest Waszym ulubionym. A teraz możecie mnie zapytać, Macieju, a co będzie dalej na kanale Niesłodzę? Otóż różne rzeczy. Jak mogliście ostatnio zauważyć, trochę testowałem różnego sprzętu dla cukrzyków. Był test pompy insulinowej Ipsopump, potem powstała seria testów glukometrów, czyli czym zmierzyć poziom cukru i mam nadzieję, że pojawi się jeszcze bardzo dużo okazji do tego, żeby testować nowy sprzęt, bo ja strasznie, strasznie lubię takie filmy. W tym momencie na pewno będzie dużo mniej edukacyjnie. Wrócimy sobie trochę do tych luźniejszych form, które pamiętacie z początków kanału Niesłodzę, bo za nimi się strasznie mocno stęskniłem. Mam nadzieję, że Wy też. Na pewno powstanie też wiele filmów poświęconych jedzeniu, przepisom, cukrowi albo jego braku. Oczywiście nadal myślę o tak dużych projektach jak seria Cukrzyca od zera i mam nadzieję, że podobnie jak Novo Nordisk, również inne duże firmy będą chciały współtworzyć ze mną coś fajnego. I że nadal będę mógł poświęcać Wam i kanałowi tyle pracy, ile w tym momencie, no a bez tego wsparcia, no niestety nie byłoby to możliwe na taką skalę i z taką częstotliwością. No dobra, to tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną przez całą tą serię. Ciekawy, czy ktoś z Was obejrzał wszystkie odcinki od 1 do 24, łącznie ze zwiastunem. Dajcie znać, jeżeli tak było, napiszcie, który z tych filmów jest Waszym ulubionym. I pamiętajcie, że te wszystkie filmy zostają na kanale, więc zawsze, jeżeli się pogubicie, możecie sobie tutaj wrócić, napisać do mnie, napisać w komentarzu, w wiadomości. Razem będziemy działać tak, żeby było dobrze, jeżeli w czymkolwiek się pogubicie albo po prostu będziecie chcieli sobie do czegoś wrócić, coś odświeżyć albo komuś pokazać, żeby kogoś czegoś nowego nauczyć. Właśnie po to powstała ta seria. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Dobrych cukrów, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!